Witam serdecznie Państwa. I a propos tego KPN-u, jaśnie wielmożny Panie Hrabio. Przepraszam bardzo Pana Hrabiego, że tak późno odpowiadam na Pański list, ale to wszystko dlatego, że powiedzieli mnie znajomi, że Pan Hrabia, jak się dowiedział, kto wygrał wybory prezydenckie, to umarł ze zdziwienia. Tak się zdenerwowałem tą wiadomością, że do dzisiejszego dnia biorę na sen relanium i 200 wódki. Bo po relanium słabo się śpi. Ale to nie tylko u mnie widoczne takie objawy, ponieważ któregoś dnia, jakiś miesiąc temu, podeszło pod mój plot dwóch pijaków i mówią, żebym ja im dał na piwo. To ja mówię, że ja pijakom na piwo nie daję. A oni mówią, wszak my nie jesteśmy pijacy. My jesteśmy tylko chronicznie skacowani. A cóż to za różnica, zapytałem. A oni mówią, a różnica jest taka, że myśmy się napili raz w listopadzie, a trzyma do dzisiaj. I a propos tej wódki, to czy pan hrabia daje wiarę, że został u nas pobity kolejny rekord świata w prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu? Otóż jeden obywatel miał we krwi 14,5 promila. I pomimo tego, że dawka śmiertelna wynosi 4,5, to się zabił dopiero o drzewo? Ale to, że on miał 14,5, to nikogo nie dziwi, bo każdy z nas kiedyś tyle miał. Tylko jak on wsiadł do tego malucha. To... Natomiast nie mogę czytać, pana, jak pan hrabia cały czas powtarza w każdym liście, że tęskni za majątkiem i widokiem rodzinnej ziemi. Panie hrabio kochany, majątek w ruinie, park wycięty w pień, ziemia to już tylko nieużytki. Pan za tym tęskni? To jest mniej więcej tak, jakby przyjechać ze Śląska nad morze i dostać pokój z widokiem na kotlownię. Natomiast na pytanie pana hrabiego, jak po roku czasu dajemy sobie radę z denominacją złotówki, to odpowiadam, że świetnie dajemy sobie radę, panie hrabia. I sam byłem świadkiem, jak jedna ekspedientka w sklepie liczyła następująco. Piwo 2 złote, kaucja za butelki 3000, razem 2,30. Natomiast na pytanie pana hrabiego, czy po roku denominacji złotówki i po 6 latach kapitalizmu z powrotem jadamy bażanty i kawior. To bażanty nie dolecieli. A kawioru nie tykamy, ale to chyba prawdopodobnie przez tę ustawę antyaborcyjną. I skoro wróciliśmy do polityki, pyta mnie pan hrabia teraz, dlaczego głosowaliśmy za Kwaśniewskim? Panie hrabio kochany, przecież u nas, przede wszystkim u nas nikt nie głosował za. Myśmy wszyscy głosowali przeciw. Tylko tak się złożyło, że 9 600 000 osób głosowało przeciwko Lechowi Wałęsie, a tylko 9 milionów przeciwko Kwaśniewskiemu. I dlatego on wygrał, bo przegrał. A reszta chodzi i pluje. Ale też tak pluje, żeby nie trafić. Bo okazało się, panie hrabio, że myśmy ten socjalizm lubili. Myśmy tylko nie lubili octu. Mało tego, panie hrabio, są i tacy, którzy powiadają, że za komuny to jest solidarność była lepsza. Tak więc na pytanie pana hrabiego, jak ja się czuję po tych 6 latach dowolnej demokracji, to odpowiadam, że czuję się dokładnie tak, jak po wyjściu ze szpitala po ciężkiej chorobie, kiedy lekarz na odchodne powiedział, od dzisiaj pan dla mnie jesteś zdrowy. Ale proszę już więcej nie jeść wędlin, mięsa, drobiu, ryb, kasz, makaronów, serów,
twarogów, warzyw, owoców, mleka, kawy, herbaty i proszę ograniczyć palenie. A co z chlebem? Zapytałem, a on mówi, To co w takim razie, panie doktorze, z alkoholem? Może pan tylko przynieść. To jak ja mam teraz żyć? Zapytałem, a on mówi, a co? Fantazji nie starcza? Dobry wieczór, witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie w cyklu Baw się razem z nami. Bohaterem jest dzisiaj Krzysztof Dałkrzewicz. Kiedy ostatnio widziałeś się z panem hrabią? No właśnie chyba wtedy, kiedy zostało to nakręcone i chwilę później wyemitowane. Ja hrabiego piszę rzadko, ponieważ nie chciałbym się do niego przyzwyczajać. Nie chciałbym, żebyście się Państwo do niego przyzwyczajali. W związku z tym on powstaje raz na 2 lata, raz na 3. Właściwie jest jakaś, wręcz bym powiedział, historyczna okazja, bo A jak go sobie wyobrażasz tak naprawdę? Czy spotkałeś go kiedyś? Słuchaj, ja spotkałem paru. To nie jest, że spotkałem jednego. Przez ten monolog się zapoznałem z hrabią Janem Tyszkiewiczem. Się zapoznałem jeszcze z paroma innymi bardzo szlachetnymi z rodu. Także wręcz bym powiedział, ten monolog w pewnym sensie mnie nobilitował. Natomiast nie chciałbym, żebyście Państwo mnie wyłącznie z tym kojarzyli, także zdaje mi się, że jeszcze... Dzisiaj będzie wielka okazja ku temu, aby nie kojarzyć się tylko i wyłącznie z panem hrabią, ale tak się złożyło, że postanowiliśmy od tego zacząć spotkanie z tobą i z Państwem, ponieważ to jest rzeczywiście coś, co ludzie uwielbiają. Jest to wyjątkowo trafione i bardzo śmieszne. Ja mam bardzo króciutki list do pana hrabiego, który szczególnie mnie wzrusza. I trzeba powiedzieć, że niezależnie od rytmu historii jest on ponadczasowy. Na pytanie pana hrabiego, co teraz słychać u nas, odpowiadam, że wszystko po staremu. W życiu dramat, w polityce farsa, a w kinie kryminał. A my bardzo chcemy, żeby choć raz było inaczej. W kinie dramat, w życiu komedia, a w polityce kryminał. Ale nie wychodzi. Krzysztof Dałkrzewicz, bardzo właściwie skomplikowana postać, ponieważ rodzina jego pochodzi spod Trok, z Wileńszczyzny, a więc właściwie rodowód masz taki, Wilniuk, bym powiedziała, wileński, jesteś Wilniukiem. Potem można o tobie także powiedzieć, że jesteś Mazurem, ponieważ bardzo dużo czasu spędziłeś na Mazurach. O swoich pierwszych zabawkach mówisz, że była to siekiera i smoczek. Owszem, bo to były po prostu jakby narzędzia pracy w moim domu, także no tata był drwalem, także po prostu było to jego rzeczywiste narzędzie pracy, a ja do dzisiejszego dnia, jeżeli spędzam Sylwestra na Mazurach, to mam taki zwyczaj, że 1 stycznia każdego roku zaczynam od tego, że rąbię drewno, które mam naszykowane u siebie na działce i później wieczorem, kiedy się wszyscy kładą spać, zaczynam nowy rok jakimś tekstem, który sobie wcześniej wymyślam. Po prostu jestem gdzieś tam w pewnym sensie przesądny i myślę, że jeżeli będę rąbał, to będę silny i zdrowy, a jeżeli będę pisał tego dnia, to będę pisał przez następne dni w roku. No taka jakaś ideologia po prostu. Jak patrzę teraz na ciebie, to utwierdzam się w takim przekonaniu, że z duszy jesteś kantrowcem. Choć to może się wydawać...